ekstremalnie rzadki kwartnik Henryka I z Wierzbna. Było to księstwo nyskie, odmiana. Tutaj postaram się Państwu pokazać z trzema gwiazdkami. Tutaj mamy dwie gwiazdki i tu trzecią. Jest to odmiana, która dotąd była pokazana jedynie w katalogu Piotra Kalinowskiego, nie notowana w najważniejszym i najbardziej referencyjnym opracowaniu Friedensburga. Tak samo moneta ta nie pojawia się na rynku aukcyjnym. W zasadzie jedyne notowanie, jakie mamy tego typu kwartnika, tej odmiany konkretnej z trzema gwiazdkami, to jest aukcja Künkera, którą pokazał w swoim katalogu Piotr Kalinowski. Tam właśnie jest zdjęcie z tej aukcji Künkera. Więc mamy tak naprawdę tutaj do czynienia z ekstremalnie rzadką monetą w odmianie, w wariancie z trzema gwiazdkami po bokach stojącego biskupa. Jest to, proszę Państwa, drugi znany egzemplarz po tej z aukcji Künkera. Z tego co pamiętam, tamta była notowana w roku 2000 bodajże 8, więc jak doskonale tutaj można zauważyć, na przestrzeni kilkudziesięciu lat tylko dwie monety z trzema gwiazdkami pojawiły się na rynku aukcyjnym. Dlatego też pokusiliśmy się o użycie słowa unikat w przypadku tej monety. Jest to niezwykle rzadka odmiana, niespotykana i pomimo, jak widać, obiegowego stanu zachowania, natomiast jest ona nadal czytelna i dość charakterystyczny stan zachowania dla tych akurat emisji, więc to nie jest też tak, że ona jest w jakimś słabym stanie, bo akurat dla tego typu emisji te kwartniki tak właśnie zachowały się, przynajmniej te, które pojawiły się na rynku aukcyjnym dotąd. Bardzo duża rzadkość z księstwa nyskiego.